Cześć, witajcie w trzecim odcinku sezonu w pojedynków. Tak więc pod ostatnim filmem wybraliście, że mamy sobie zagrać Chelsea, tak więc oczywiście zagramy sobie tą drużyną. Skład macie po prawej stronie, jeżeli ktoś jest oczywiście zainteresowany, może sobie go dokładniej obejrzeć. A teraz co nieco o zmienionej formie komentarza. Tak jak mówiłem, nie jest on nagrywany na żywo, ale po meczu. I postaram się go komentować w sposób bardziej bezstronny, nie przyczyniając się tutaj do żadnej drużyny, tak jakby to było normalne jakieś telewizyjne spotkanie, coś w tym rodzaju. Tak więc zapraszam na mecz, zaczynamy z Stamford Bridge. Chelsea wygrała pierwsze losowanie, tak więc oni zaczynają spokojnie. Żadna z drużyn, jak widzimy na początku, nie rzuca się od razu do przodu, chociaż teraz Mikel dosyć ofensywne wejście defensywnego pomocnika. No ale wiadomo, że bez jakiegokolwiek ataku no nie ma szansy na zwycięstwo, tym bardziej w takim meczu, chociaż teraz Mata wpada w pole karne. Schmelzer nie chce się dać na jakiś głupi zwód dać nabrać, tak więc wycofuje do Rabiera, Saramis uderza, ale Weidenfeller nie musiał nawet interweniować. No i zaczynamy od bramki Borussia, krótko, do Schmelzera. Schmelzer do Royce'a, ten świetnie oszukuje i Juana Matę. No i dzięki temu Borussia ma więcej nieco miejsca w ataku i już stwarza się groźna okazja. Teraz świetne podanie do Błaszczykowskiego, chociaż David Luiz jest świetnym obrońcą. Ale brawo, Błaszczykowskie uderzenie, Czech, równie dobra interwencja. No i dośrodkowanie Royce. Royce rzutka na Hummelsa, Hummels uderza wysoko nad poprzeczką. No nie miał za dobrej pozycji do uderzenia, dlatego nie możemy winić środkowego obrońcy reprezentacji Niemiec za ten strzał. Czech zagrywa do Iwanowicza i ponownie do Juana Maty. To może być as Chelsea w tym meczu. Na pewno będzie dosyć często wykorzystywany, nie wiadomo jak Hiszpan wytrzyma to kondycyjnie, chociaż teraz Schmelzer będzie miał również ciężkie wyzwanie. Cały czas mierzyć się z tym zawodnikiem, to na pewno nie jest proste. Teraz dośrodkowanie, powstrzymane przez Piszczka. Goetze do Kela. Kel zagrywa do Royce'a, ten powstrzymany przez Mikela, chociaż Mikel teraz nie celnie i Borussia ma kolejną szansę na kontratak. Piłka do Royce'a, Royce może świetnie zagrać do Lewandowskiego i tak się właśnie też dzieje, chociaż Luis teraz powstrzymuje tę kontrę w sposób bardzo dobry, chociaż teraz Royce... Nie, jednak nic z tej sytuacji nie będzie. Litery zagrywa do Juana Maty. Ten do Oskara. I prawdopodobnie... Nie, jednak strata. Teraz Iwanowicz. Wiadomo było, że zagra do Juana Maty. Teraz Hiszpan będzie musiał wykombinować coś ciekawego. Teraz świetne podanie do Oskara. Brazylijczyk czy oszuka Hummelsa. Pojedynek dwóch fantastycznych środkowych obrońców. Po jednej stronie David Luiz, po drugiej stronie Mats Hummels. Zobaczymy, który z nich zwycięży w tym spotkaniu. Jak na razie remis 0-0. Tak więc pierwszy kwadrans gry za nami. Jeszcze bez jakiejś bardziej klarownej sytuacji, chociaż teraz Bender! Czech, brawo! Tak więc Chelsea ma teraz sporo szczęścia, że Lars Bender nie wykorzystuje tej sytuacji. No i kontynuujemy naszą rozgrywkę. Mata. Mata prawdopodobnie za chwilę otrzyma podanie prostopadłe od Fernando Torresa, tak się właśnie dzieje. No więc koledzy z reprezentacji współpracują ze sobą naprawdę nieźle. No i kolejny raz Schmelzer bardzo dobrze zatrzymuje Matę, nie daje się nabrać na jakiś jeden zwód. Dzięki temu cały czas nie było żadnej sytuacji dla Chelsea, chociaż teraz Torres bardzo ładny strzał, ale 1,5-2 metry od bramki niestety. Tak więc przydałaby się zdecydowanie jakaś bramka, która otworzyłaby ten mecz, wtedy... Ani jedna, ani druga drużyna nie mogłaby sobie pozwolić na grę defensywną. Musiałaby zaatakować, żeby zdobyć 3 punkty, które na pewno obu się przydadzą. Zarówno Borussia, jak i Chelsea oczywiście walczą o awans do ligi kolejnej. Tak więc Ramirez tym razem do Fernando Torresa. Jednak to podanie świetnie przechwycone przez jednego z obrońców Borussii. Teraz Hummels też się nie dał. Tak więc cały czas, oj, teraz brzydkie zagranie Ramireza, no ale sędzia przywilej korzyści. Goetze do Błaszczykowskiego, ten powstrzymany przez Kola, brawo. Prezydent Anglii nie dał się Błaszczykowskiemu i cały czas 0-0, tak więc nie chcę, niedługo dwa kwadranse za nami, teraz świetnie pokazuje się tam Fernando Torres uderzenie, nie, zablokowany przez Schmelzera. Bardzo dobry mecz tego piłkarza, chociaż jeszcze nie koniec, Oskar, ale Hummels ponownie wyszedł idealnie z linii obronnej, powstrzymując piłkarza Chelsea. Jak Mikel teraz prostym zwodem oszukuje defensywnego pomocnika Borussii. Teraz błąd, czy to może dużo kosztować? Fernando Torres, ale wiadomo, że Subotić nie da się tak łatwo. No i Lewandowski. David Luiz, bardzo dobra interwencja również, tak jak więc żaden ze środkowych obrońców w razie nie popełnił błędu i wynik tego spotkania w znacznej mierze będzie zależał właśnie od nich, tak więc trenerzy zapewne wymagają od nich 100% koncentracji. Teraz Oskar do Hazarda, Hazard ma szansę uderzyć, uderza! Weidenfeller broni. No i czyżby taki wynik miał do końca pierwszej połowy się utrzymać, co prawda jeszcze bardzo dużo czasu,
ale obaj bramkarze oraz obie obrony zachowują w tym spotkaniu, nie popełniają żadnego błędu, tak więc ciężko powiedzieć, czy uda się strzelić jakąś bramkę, chociaż teraz dośrodkowanie do Hazarda, ale piłka przelatuje obok i wychodzi na rzut aut. No i teraz chyba prawdopodobnie sędzia ukaże Ramireza. Zobaczmy. Tak, dokładnie. Piłkarz Chelsea otrzymuje żółtą kartkę za to brzydkie zagranie, do którego wcześniej się dopuścił. Okej, Subotić do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski mija z wodem trzech piłkarzy w zasadzie. Więc brawa dla reprezentanta Polski, chociaż teraz głupia strata, która może kosztować dużo Borussię. Mata uderza. I jest 1-0 dla Chelsea. Tak więc ten piłkarz chyba akurat najbardziej zasługiwał ze wszystkich na ewentualną bramkę. No i wyprowadza on swój zespół na prowadzenie. Zobaczmy tą sytuację oczywiście jeszcze raz. Fernando Torres, cudowne podanie do Maty. Mata, bardzo dobre wykończenie. No i 1-0. Tak więc teraz Borussia będzie musiała bardziej zaatakować. Nie może sobie pozwolić na taką grę defensywną, jak to było wcześniej. I ewentualny kontratak dla Chelsea może zakończyć się chociaż teraz dośrodkowanie, ale żaden z piłkarzy tej piłki nie dotknął i minęła ona środek pola karnego bez jakiegoś większego problemu. Teraz Götze ma szansę uderzyć, zablokowany. Iwanowicz, on to wyjaśni, jednak nie. Bender przejmuje piłkę do Szmelcara. Szmelc, jak widzimy, teraz już bardziej ofensywne wejście. Teraz cały czas nie trzyma się kurczowo Maty, który no również jednak się cofnął, tak więc duża zmiana taktyki obu zespołów. Teraz Mata powstrzymuje Szmelcera, choć Kel dobiegnie, tak, znaczy no nie dobiegł, ale Borussia wznawia tak czy siak. No i mistrz Niemiec ma 4 minuty, żeby wyrównać ewentualnie. Zobaczymy, co tak się stanie. A być może Chelsea, jakiś kontratak. Piłka kolejny raz od Torresa do Maty. Mata, Szmelcer popełnia błąd. Czyżby pierwszy błąd Szmelcera zakończył się tym, że Borussia straci drugą bramkę. Mata wpada w pole karne, ale strzał Hiszpana tym razem niestety fatalny. Zobaczmy to jeszcze raz. Bardzo dobre wejście w pole karne, niestety. Strzał pozostawił wiele do życzenia. No i co, chyba w takim razie w pierwszej połowie nic się nie zmieni. Obaj trenerzy zapewne będą mieli sporo uwag do swoich zespołów. Przede wszystkim, chociaż teraz może przejdźmy, bo Royce, Terry, oj, to może być groźne. Czech zawahał się, czy czasami nie interweniować, jednak sobie tam sytuację odpuścił. No i chyba wyszło mu to na plus, ponieważ Chelsea nie straciła bramki. Tak więc prawdopodobnie ostatnia akcja. Tylko 2 minuty doliczone. Piłka do Torresa. Torres oszukuje Hummelsa. Torres w polu karnym. Powstrzymane uderzenie drugie. Weidenfeller broni. Mata czy dobiegnie? Nie. Szmelcer wybija. No i Kel do Royce'a. I chyba sędzia powoli będzie teraz już kończył tą połowę. Tak jest, dokładnie. Tak więc po pierwszej połowie mamy wynik 1-0 dla Londyńczyków. No i zobaczmy sobie statystyki. 55% posiadania piłki Chelsea. Przewaga w strzałach również zespołu z Anglii. No tak więc jak na razie prowadzenie chyba zasłużone. Chociaż teoretycznie gdyby był remis, nikt zdziwiony tutaj również by nie był. Oj, ale teraz błąd. Mata przejmuje piłkę. Mata. Piękne podanie prostopadłe do Fernando Torresa. Torres kontra Weidenfeller. Weidenfeller broni świetnie. Tak więc brawa dla niemieckiego bramkarza. Zachował się teraz fantastycznie. Teraz Torres zapewne mógł minąć bramkarza, chociaż wow, sędzia teraz pomógł piłkarzom Borussii. Co prawda Weidenfeller zachował się fantastycznie, no ale wiadomo, że sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać, jeżeli chce się wygrać, bo niekiedy niewykorzystane sytuacje się mszczą. Chociaż teraz Ramirez. Zagranie górne do Hazarda, ale Hummels bez problemu wybija tą piłkę. No i Błaszczykowski kolejny raz. Zagranie górne, ale też przechwycony. Dosyć dużo niedokładności po zmianie stron. No, tak więc obrazie nie obserwujemy jakiejś wielkiej piłki. Miejmy nadzieję, że oba zespoły się rozkręcą i będzie ta gra wyglądała nieco bardziej poukładanie. Teraz Ramirez. Ramirez ma szansę dośrodkować, chociaż Hummels nie daje mu za dużo miejsca. Iwanowicz w polu karnym. Iwanowicz, bardzo ofensywne wejście tego piłkarza, który na ogół obserwujemy go tylko w defensywie. Ale okej, Terry teraz będzie się ścigał z Royce'em, jednak nie, to Royce zagrywa piłkę do Schmeltera. Terry ma dużą przewagę, jeżeli chodzi o dystans, no ale dośrodkowanie wcześniej. Lewandowski może uderzyć, nie zawahał się, chyba niepotrzebnie. Gdyby uderzył wcześniej, być może byłaby groźna okazja, a tak to, no sami widzieliśmy, co z tego wyszło. Teraz Torres, będzie miał szansę oddać piłkę ponownie do Hazarda. Hazard, uderzenie zablokowane. Dlatego wynik cały czas się nie zmienia. Do końca spotkania zostało tylko pół godziny, plus oczywiście to, co doliczy arbiter. Zobaczymy teraz bardzo dobre podanie górne. Błaszczykowski.
Ale Luis, wątpię, że popełnił jakiś błąd, ale świetne podanie. Górne, Getze! Getze uderza! Czech! Brawo. Świetnie, jak na razie popisowy mecz obu bramkarzy. Przy pierwszej bramce Weidenfeller nie miał nic do powiedzenia, a przy reszcie spisał się fantastycznie, tak jak teraz podobnie Czech wyłapuje to dośrodkowanie. No i nie ma żadnego zagrożenia i kontratak. Chociaż teraz duża część piłkarzy z Niemiec cofnęła się już na własną połowę. I kolejny raz jednak atak pozycyjny jest koniecznością, chociaż teraz Torres ma dobrą okazję, żeby zagrać piłkę prostopadłą, jak zawahał się i poszedł do Hazarda. Oskar cały czas z przodu tam czeka na ewentualną zagranie, którego właśnie teraz dochodzi. Oskar, czy da radę dobiec? Dobiegł. Walka do końca, ale Sobotić wybija na aut. No i Hazard zagrywa do Cola. Cole oszukuje Piszka. Cole zagrywa piłkę do Oskara. Oskar! Oskar uderza i dwa! Nie! Słupek! Jest! Cole 2 do 0. Tak więc w 67 minucie reprezentant Anglii zdobywa bramkę na 2 do 0, zapewniając już naprawdę sporą przewagę piłkarzom z Londynu. Zobaczmy to jeszcze raz. Oskar, bardzo dobre uderzenie, piłka trafia tylko w słupek. No i Cole idealnie przy słupku, naprawdę niewiele brakowałoby, ta piłka nie wpadła do siatki. Ale tak sporo szczęścia i mamy 2 do 0. 67 minuta. Strzały 10 do 6, tak więc cały czas przewaga Chelsea utrzymuje się na jakimś tym pewnym poziomie. Teraz Luis, bardzo dobre ofensywne wejście. Właśnie z tego ten obrońca też słynie, że potrafi bardzo dużo zdziałać, nie tylko w defensywie, ale również ofensywie. Między innymi w ubiegłym sezonie bramka przeciwko Manchesterowi United. Teraz dobra przechwyta przez Juana Maty, znaczy nie do końca przechwyt, jednak tylko przeszkodził nieco w podaniu i dzięki temu jego koledzy zdążyli się lepiej ustawić. Ramirez świetnie to wyjaśnia i Mikel może wyprowadzić piłkę do Oskara. Oskar już najlepiej będzie wiedział, co z tą piłką zrobić. Teraz Torres oszukuje Hummelsa, będzie się ścigał jeszcze z Soboticiem, no ale już kolejny piłkarz wracający dał sobie, chociaż nie, to Hummels naprawił swój błąd, tak więc tym razem dał radę powstrzymać Hiszpana. I Błaszczykowski do Bendera. Bender powstrzymany przez Luisa i nabity Piszczek wychodzi z piłką poza linię. Oskar do Fernando Torresa. Torres tam u góry świetnie się pokazuje Juan Mata, ale Mikel czy pod... Nie, jednak nie. Do Torresa jednak piłka zagrana z trzech obrońców. Wokół niego dał radę. Dośrodkowanie? Ale Oskar teraz zmarnował świetną okazję i no pewnie mocno teraz tego żałuje, bo mogło być już 3-0 i pewne zwycięstwo Chelsea, a tak przy ewentualnej bramce kontaktowej dla Borussii potem Remisie, no Brazylijczyk będzie mógł sobie sporo zarzucić, że zmarnował taką sytuację. Ale dobra, 11 minut do końca, tak więc Borussia teraz widzimy, rzuca się bardziej do przodu, coraz więcej piłkarzy rusza z tymi atakami. Oczywiście jest to konieczne, jeżeli marzą o trzech punktach, chociaż teraz Torres do Maty, Mata nad spalonym. Słuszna decyzja arbitra oczywiście, 81 minuta właśnie się rozpoczęła i Royce. Dosyć niewidoczny ten piłkarz, mogliśmy spodziewać się po nim nieco więcej, ale jak na razie Iwanowicz świetnie wyłącza go z gry, jeszcze tej Lewandowski faulował. Tery, długa piłka, prosto pod nogi Błaszczykowskiego, no nie zbyt udane zagranie. Gece do Lewandowskiego, Tery to przechwytuje Lewandowski. Okazja, ale Czech ponownie popisuje się niezwykłymi umiejętnościami. Napastnik słynący z tego, że potrafi właśnie takie sytuacje wykorzystywać, nawet nie daje rady, no to coś w tym musi być. Teraz Mata, oszukuje dwóch obrońców. Zagranie piłki, ale ponownie spalony. Ponownie świetne wyjście, ale teraz błąd Hummelsa. Torres. Jeden obrońca tam, tylko Subotić został. Subotić popełnia błąd, przewraca się i 3 do 0 Oskar. 86 minuta. Tak więc już w tym momencie chyba możemy spokojnie powiedzieć, że Chelsea wygra ten mecz. Zobaczmy to jeszcze raz. Subotić przewrócił się, chciał wybić piłkę głową, niestety jej nie dosięgnął, musiał zaryzykować. No i niestety to ryzyko mu się nie opłaciło, no i 3 do 0. Wszystko zaczęło się od straty Hummelsa po rzucie wolnym. No wiadomo, że na tak wysokim poziomie błędy kosztują. Cole do Ramireza. Jak widzimy, obaj trenerzy jakichś zmian jak na razie nie przeprowadzają. Wszyscy zawodnicy, oj teraz Hazard, kontuzja. Być może teraz będzie przeprowadzona jakaś zmiana. Być może Belg uda mu się to w jakiś sposób rozchodzić, chociaż do końca zostało naprawdę niewiele, to być może wytrzyma już na tym boisku. Tylko minuta doliczona, tak więc prawdopodobnie żadnych zmian nie będzie. Teraz David Luiz popełnia błąd, Getze, ale świetnie, Iwanowicz, bardzo dobry mecz tego piłkarza. Kompletnie wykluczył z gry Royce'a. Teraz jeszcze ta interwencja potwierdza, że
Jest naprawdę w wysokiej formie. Torres, świetne zagranie do Oscara. Oscar ma szansę odegrać piłkę do Torresa, ale nie dał rady. Hummels, wiadomo, świetny filisk. No i to by było w tym meczu na tyle. Tak więc przechodzimy już do ocen pomeczowych. Fernando Torres nota 9,6, tak samo jak Juan Mata piłkarzem meczu. No i to co w takim razie? Zerkniemy sobie oczywiście na szczegóły spotkania. Posiadanie piłki 1% zmalało. Borussia zyskała właśnie 1% na swoją korzyść. No i po dwóch meczach mamy... przepraszam, po jednym. Tak, po jednym meczu mamy 3 punkty w 8 lidze. Tak więc decyzja należy do Was, kim zagramy sobie w odcinku następnym. A teraz to już będzie na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia. Na razie, cześć.